Siemanko, witam w kolejnym odcinku Pojazdy do Jazdy. Dzisiaj moje celka 430. Pokażę Wam samochodzik i opowiem z perspektywy użytkowania przez ostatnie półtorej roku tego samochodu, tej V8 skromniutkiej. Zapraszam do filmu. Mercedes CLK W208 4,3 litra V8 279 koni mechanicznych, 405 bodajże newtonometrów, model przedliftingowy, w moim posiadaniu półtora roku. Przez te półtora roku troszkę napraw musiałem wykonać, przeprowadzić tutaj, ale może o tym później. Mercedesa kupiłem pod wpływem chwili emocji. Bulgot V8, ładnie brzmiący silnik mnie urzekł. No i kupiłem. Samochodzik kupiłem w 15 minut, ale może o tym w którymś filmie. Jak nie kupować samochodu? No i co? Samochodzik przeszedł przez ten czas dużo napraw. Został poprawiony przeze mnie wizualnie. Naprawdę samochód teraz się przedstawia moim zdaniem bardzo dobrze. Z takich wizualnych smaczków dodałem mu listwy poliftowe, koła 16 w czarnym macie, duże zaciski z przodu, szyberdaszek. Samochodzik ogólnie stoi niżej za sprawą amortyzatorów i sprężyn firmy Koni. Nie wiedziałem o tym wcześniej, dowiedziałem się nie tak dawno temu. Samochód według mnie linia coupé nawet dzisiaj powala. Jest już naprawdę takim youngtimerem według mnie, bo najstarsze egzemplarze mają już niespełna 25 lat, dokładnie 24. Produkcja W208 CLK rozpoczęła się w 97. To jak wspomniałem, model z 98, przedlifcik, a polifcik można rozpoznać w ten sposób, że przedlifty mają kierunkowskazy w błotnikach, polifty mają w lustereczkach. Polifty mają właśnie takie nakładeczki progowe. Moim zdaniem lepiej to wygląda, jak są te listwy, niżeli listew tych nie ma. Ogólnie sylwetka mi się zajebiście podoba. Wciąż mi się podoba, urzeka mnie. Dodałem również płetwę rekina, antenkę. No, moim zdaniem, skromnym zdaniem, ta linia, te proporcje są naprawdę fajne, zajebiste. Napęd na tył, wiadomo, dupą zamiata. Może automat w tym modelu z tym silnikiem nie powala, lecz modyfikują sobie ludzie, wsadzają manualne skrzynie biegów i naprawdę wtedy ten samochód zapierdala, nie? No i tak zapierdala. Aczkolwiek ja nie kupiłem tego samochodu do szybkiej jazdy, tylko dla frajdy, dla
No, silnik, przede wszystkim silnik tutaj robi robotę, V8. Taki subtelny bulgot, no nie wiem, czy można to nazwać subtelnym bulgotem. No, bo tu jest no 4300 cm sześciennych silnika, więc kawał motoru. Zobaczmy, ta linia boczna i tylna. No, naprawdę, mi się wciąż podoba. Nie mówię z perspektywy właściciela, ponieważ zawsze mi 208 bardziej się podobała ogólnie stylistycznie niż model nowszy W209. Tutaj widać, że jest zadziorna, nie jest taka ułożona jak W209. Nie przypomina tutaj ani E-klasy W210, ani C-klasy W202. Bo ogólnie samochód bazuje na Mercedesie C-klasa W202, a wizualnie bardziej mu właśnie do okulara W210. Również co do jeszcze takich aspektów wizualnych, mogło się zamówić pakiet AMG, zderzak przód tył, nakładki progowe AMG i bodajże wydeszek. Były również wersje Brabus i były też limitowane wersje, tutaj też pakiet stylistyczny jak AMG, pakiet Lorinsera. Ja taki egzemplarz oglądałem, jak szukałem swojego CLK, lecz tamten egzemplarz był drutem i trytką robiony. No tutaj również było troszkę niedociągnięć, lecz małym nakładem pracy oraz pieniążków można to było sobie ogarnąć. Też podoba mi się pilocik, pilot rybka. Możemy sobie otworzyć zdalnie bagażniczek. Odskakuje do góry wysoko. No, bagażniczek moim zdaniem na kupę no jest duży, pojemny. Oczywiście akumulatorek jest w bagażniku z prawej strony. No, w moim egzemplarzu brakuje tutaj właśnie trójkąta ostrzegawczego, lecz nie ma go. Muszę to uzupełnić jeszcze. Końcóweczka wydechu. No i ta linia boczna, nie? Naprawdę samochód robi robotę i może się wciąż podobać. Według mnie jest bardzo świeży. Może padnie takie pytanie, że E46 w kupecie jest ładniejsze. No, możliwe. Są gusta i guścipki. Aczkolwiek model ogólnie E46 ma kilka odmian nadwoziowych. Tutaj W208 nie ma żadnych wariantów kombi czy sedana. No, jest spokrewnione tylko, jak już wspomniałem, E-klasa okular W210 i C-klasa W202. No, a E46, no, tam są silniki diesla, co do mnie nie przemawia. Samochód sportowy, no, nie da się tego ukryć, to jest samochód sportowy. Musi mieć silnik benzynowy. Moim zdaniem, no, może ktoś mieć inne zdanie, aczkolwiek ja wychodzę z tego założenia, jak się chce wyglądać, fajnie jeździć, to tylko benzynka, a diesel, no te są diesle w sportowych samochodach, no, albo w usportowionych. Dobra, to już temacik odchodzi. No, światełka takie mam troszkę przydymione, nie wiem, czy tak były, czy nie. Nową gwiazdę założyłem z ASO. Jak się mówi, bez gwiazdy nie ma jazdy. Samochodzik, no, halogenki, szyberek, jak widać. Zaraz dojdziemy do wnętrza. Może najpierw otworzymy silnikownię. No i co, no, drzwi bez ramek, nie? Drzwi bez ramek to w samochodzie coupé rzecz naturalna.
Tutaj otwieramy maseczkę. Maseczka odskoczyła. Ciągniemy języczek. No i ukazuje się nam V8, nie? Tutaj naprawdę samochód jest przemyślany. Zobaczcie, jedna wycieraczka. Niemcy poskąpili nawet na wycieraczce, żeby wsadzić tutaj duży silnik. Jest jedna wycieraczka, nie? Jedna wycieraczka, ale za to zbiornik płynu do spryskiwaczy pomieści aż 7 litrów. Co do eksploatacji, oleju do tego silnika wchodzi 8 litrów. 8 litrów, gdzie do mojej Alfy wchodzi około 4 litrów, tutaj 8 litrów. Do skrzyni nie wiem, ale coś około 4 czy 6 litrów. No i tak, no i silniczek ma 2 filtry powietrza, bo jak widzimy ma, jest tutaj rozłożone w literkę V, albo tak, nie wiem, mniejsza o to, nie jestem tutaj mechanikiem ani ten. Tutaj mamy coś a la wiskozę, nie wiem jak to się nazywa, także. No i tak, co do napraw, po zakupie taki zestawik startowy, uszczelnienie silnika, wymiana oleju, płukanie w ogóle silnika, bo no było takie błoto było, naprawdę nikt o ten samochód nie dbał, długi czas chyba olej nie był wymieniany, więc zrobiliśmy płukaneczkę, wlaliśmy płukankę do tego syfu, spuściliśmy, zalaliśmy olejem takim troszkę gorszym, jeszcze raz przepłukaliśmy, spuściliśmy i zaleliśmy docelowy olej albo Motula, albo Valvoline'a, z tego co pamiętam 5W30 albo 5W40 bodajże. No i uszczelnienie silnika, tutaj wymiana olejów w skrzyni, także wymiana hamulce z tyłu, coś tam w zawieszeniu, tutaj przy chłodniczce oleju bodajże też tam uszczelnienie, no ciekło z tego silnika jak z 13-letniej nastolatki przez kilka dni w miesiącu. No i tak, no i zostawiłem na starcie, przeszło 3000, no aczkolwiek no musiałem się z tym liczyć. No i takie tu tutaj naprawy były. Co do korozji, no właśnie jednym z głównych minusów Mercedesów ogólnie z tamtych lat jest korozja. U mnie za dużo tej korozji nie ma. Jest może gdzieś jakiś tam nalot, ale naprawdę ze świecą szukać dziur i innych tego typu rzeczy. Zobaczmy wnętrze. No jak już wspomniałem, drzwi bez ramek, boczek. Może słońce świeci, nie za bardzo może widać. Samochód bardzo bogato wyposażony, nie będę mówił czego brakuje, ale powiem co ma z pamięci. No tak, pamięć trzech tutaj ustawień fotela, zarówno kierowca jak i pasażer. Kierownica, o właśnie tutaj różni się jeszcze polift od przedlifta, to jest kierownica przedliftowa. Jeszcze się różni manualną zmianą biegów w polifcie, tu tego nie ma, oraz komputerem pokładowym, tu również tego nie ma, ale tempomacik, ksenonik jak widzieliście z przodu, czarne skórzane wnętrze, moim zdaniem w bardzo dobrym stanie, jak na ten rok. No ta listwa też zajebiście mi się podoba, Mercedes-Benz V8, szyberek jak już wspomniałem. No i co, podgrzewanie siedzeni, tutaj spryskiwanie lamp, tutaj obalanie tylnych zagłówków, pokażę wam zaraz.
No, zamykanie, coś tam związane z holowaniem, podgrzewanie siedzenia tutaj pasażera. Ja dołożyłem radio 2 DIN. No, jak to ktoś by powiedział, no wieś tańczy i śpiewa, no aczkolwiek całkiem mi się podoba te radio 2 DIN, tu nieźle siadło. Nie potrzeba wycinać tutaj miejsca gdzieś na Androida. No i co, no schoweczki, nie? Schoweczki fajne mamy. Wciąż to działa. Jest podłokietnik. Jeszcze tak, tu mamy ESP-off, Parktronic, składanie lusterek, airbag, elektryczne szyby, lusterka. No i bagażniczek. Z takich jeszcze rzeczy to już chyba wszystko. No, no tutaj sterowanie szyber dachu. Ja tutaj dużo rzeczy powymieniałem, powyczyszczałem te rączki wszystkie. Dołożyłem tutaj właśnie te słoneczniki nowe, bo były pourywane te klapki. Naprawdę ktoś troszkę nie dbał o ten samochód. Rączki na nowo okleiłem, jak widać. No i według mnie te wnętrze naprawdę robi robotę, może się podobać. Jest tu tak typowo tak mercedesiarsko, jak to powiem. Helmut z Helgą na emeryturze w tamtych latach wozili się taką gablotą. Dzieci już odchowane, kupili sobie 4-3 litra, jeździli na wczasy do Grecji albo do Chorwacji. Ból gotwa ósemki tutaj podczas jazdy uspokajał. Zobaczmy tył. Tył tak wygląda. Skórzane siedzenia. Moim zdaniem w bardzo ładnym stanie. No, samochód, jak widzicie, czteroosobowy. Czteroosobowy. O, tu ładny podłokietnik. No i zobaczmy, jak prezentuje się z kanapy tylnej. Oraz czy ktoś mojego wzrostu za mną się zmieści. No, spokojnie się mieści. Nawet ktoś ciut wyższy. No, troszkę haczę fryzurą o daszek. Aczkolwiek moim zdaniem jest fajnie. Zobaczmy, tak się prezentuje wnętrze. Moim zdaniem zajebiście. Jest ten klimacik, nie? Jest ten klimacik. No, zagłóweczki sobie postawię, ponieważ są one elektrycznie obalane, że tak powiem. No i co? No, tu mamy otwieranko, fotelik. Odjeżdża nam troszkę. No i tak to się przedstawia. Jeszcze może posłuchajmy, jak samochodzik odpala. Postawię kamerę z tyłu przy wydeszku i usłyszymy, jak silnik zostaje odpalony, wdrożony w ruch. No i tak sobie silniczek mruczy. No, według mnie bardzo cicha jednostka. Jak stoi na biegu jałowym, to może przejedźmy się i opowiem jeszcze co nieco o Mercedesie z perspektywy kierowcy. Zasuniemy szybki. Światełka włączymy na drive. No i ruszamy. Naprawdę tym samochodem można jeździć również spokojnie. Lecz można też dać gazu, żeby samochód wyrwało do przodu. Co do osiągów, no według katalogu 6 z kawałkiem do 100,
Prędkość maksymalna 250. Potwierdzam. Co do spalania, nie pamiętam jakie spalanie producent przewiduje, lecz według z moich obliczeń, mam taką aplikację, to spalanie w trasie można nawet zejść do liczby 9 litrów na 100 km. A tak w ruchu, w cyklu mieszanym, według mojej aplikacji od 11 do 15 litrów. Więc jeśli ktoś mówi, że 20 litrów ten samochód pali, no nie wiem, jak trzeba jeździć, chyba cały czas z nogą w podłodze. Tutaj sobie rondo zrobimy. Zobaczymy. Moim zdaniem najfajniejszy dźwięk w ogóle silnika jest tak właśnie w przedziale od 1000 do 2000. Jest taki subtelny bulgocik, o teraz. Lekko się muska gaz i naprawdę samochód brzmi, no według mnie no fajnie, lecz na pewno są auta lepiej brzmiące. Nie jest to tak chamsko i wulgarnie jak w amerykańskim V8. Aczkolwiek też tutaj można zrobić kickdown. Mój samochód przyspiesza. Samochód można prowadzić jednym paluszkiem. No, to jest taki czołg, nie? Jedziesz normalnie, ludzie słyszą ten bulgot, uciekają, zjeżdżają na pobocze do rowu, nie patrzą, nie myślą, bo to chwila, ułamek sekundy, słyszą ludzie ten bulgot, no i uciekają, bo myślą, że jedzie czołg, nie? No i pytanie, czy jeszcze raz bym kupił ten samochód? No. No wam powiem, że nie, ponieważ była to moja fanaberia. Chciałem samochód z dużym silnikiem. No fakt, mam. No aczkolwiek no jakoś do mnie ten samochód tak w 100% jak Alfa Romeo, może ktoś się zdziwi, nie przemawia. Ja wolę jednak włoskie maszyny. Co do cen, samochód ten 4.3, no różnie chodzą. Widziałem i za 10, za 9, a i widziałem za 35, 40. Zależy, to już jest rocznik takiego samochodu, gdzie ceny mają bardzo duże widełki. Dwulitrówkę kupi za 3-4 tysiące, no ale będzie bardzo zjedzona, nie? Aczkolwiek tutaj, no, moim zdaniem właśnie te 3.2, a szczególnie 4.3, nie mówię już o wersji AMG, powinny już rosnąć w cenie, iść do góry. Już nie powinno to, już nie powinny ceny zmaleć. Samochód bardzo, bardzo przyjemny, nie jest wulgarny, można nim naprawdę dostojnie jeździć i zje bardzo małą ilość paliwa, jak na ten silnik. 12-13 litrów, no nie oszukujmy się, 1.8 turbo albo 2 litry turbo wciągnie więcej, nie? A tutaj mamy rasowość, odmiana coupé, no sportowy samochodzik. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że obejrzałeś do końca. Polecam się na przyszłość. A ja jadę
dalej degustować się jazdą V8. Pozdrawiam.